Warszawie. Pewnie się zastanawiacie, gdzie jestem, skoro z tyłu za mną jest lokomotywa. Jestem niedaleko Muzeum Kolei. Zobaczymy, co jest ciekawego. Jeszcze nigdy w nim tutaj nie byłam, co jest dosyć zabawne. Co jest ciekawe, dzisiaj idę dlatego, że mam to samo zaproszenie od Dawida, od Mariusza. Oczywiście Mariusz jeszcze nie wie, że ja tu będę, więc będzie miał niespodziankę. Dzisiaj jest poniedziałek, Dawid mówił, że mają tutaj styl wolny, także idziemy zwiedzać. Znaczy, czekam na chłopaków, a dopiero idziemy zwiedzać. Chłopaki już są ze mną, jej! Więc sobie wchodzimy do środka. Ale ty masz pomysły, Omar. Ja, tu mamy Piotra Steinklera. Jakie są w ogóle idealne te detale, w ogóle wszystko jest naprawdę fantastyczne. A to mamy lokomotywa łańcuchowa. Genialny pomysł. No. Genialne po prostu te kolejki. No widzisz? Trasa żelaznej warszawsko, teraz polskiej i fabryczno-łódzkiej. Proszę bardzo. Zabawne, bo ja podobny mam miniaturkę takiego. O, tak, no tak, no rzeczywiście. Tak, a no widzisz, jeszcze mamy tutaj cały wagony z węglem. Proszę bardzo, tutaj mamy wagon cysternę, parowóz. Moim zdaniem najpiękniejsze serie kolejek, jakie kiedykolwiek w ogóle wyszły. Parowozy mają swój urok, skradły mi serce, a poza tym kojarzą się z Dzikim Zachodem. Widać, że też już swoje lata ma. No, widzisz, nie wolno, jesteś niedobry, ruszasz rzeczy. Fajnie, tak można cofnąć się w czasie. Jeszcze w ogóle ta muzyka w tle, ale nie wiem, czy będziecie ją słyszeć. Coś mi przepięknego. W ogóle te detale, to jest obserwowanie z takim najmniejszym, wiecie. Naprawdę fajna sprawa. Jeszcze mamy tutaj. Mamy jeszcze makietę. Już mi się przypomina na myśl ta moja, która niestety gdzieś tam se leży na szafie na górze mojej mamy w domu. Właśnie widać, to faktycznie mamy. Pierwsza wojna światowa. O, proszę bardzo. Każdy z zaborców miał, że tak powiem, swój. Idziemy teraz od Dawidem, jesteśmy. O, stary. Fantastyczne. Oni to mieli na czapkach, jeśli dobrze pamiętam, a w sumie nawet to na zdjęciu jest. Oni to mieli na czapkach. Ty już byś
wszystko chciał od razu. Tutaj mamy koleję. Kolej po plakacie Polski, czy po plakacie, to mogliśmy podziwiać za wieki. Kolej wcześniejszy, czas 1934, chociażby 1939, czyli to jest właśnie tutaj. Proszę Państwa, to jest między wojenny jeszcze święty, czyli cisza i święty spokój. Bardzo wyobrażacie sobie jechać 2 godziny z tym do Krakowa? Nie musisz uciekać z kadru. Tak, właśnie ja nawet jak tutaj biorę i nagrywam, to wygląda jakby to było podświetlone takie w ogóle w trójwymiarze. A, jest! Jeszcze lepiej, w trójwymiarze. Zapewne takie kasy kojarzą Wam się z filmami Charlie Chaplina, bo często się takie w jego filmach pokazywały. Wykaz oczywiście. Kiedyś niestety zwrotnice trzeba było samemu sobie przestawiać, a nie tak jak to jest teraz. Warszawski węzeł kolejowy. I tam na chwilę to masz sens. I to mamy dokładnie. Zobaczyć na to w tych starych filmach, tak? Czyli Charlie Chaplin, ewentualnie. Tak. Czyli początki. Odlewna tabliczka. Czyli jeszcze troszeczkę musimy sobie poczekać. Ale pewnie coś na pewno fajnego zorganizują. Myśmy się uczyli na wilku i zającu i jakoś wyszliśmy na ludzi. Czyli mieliśmy też pociągi pancerne. Tutaj mamy odznaki. Proszę bardzo. I ten, i gromobój. Z naszymi plecami też mamy... Automat wydaje bilety. Dla zdjęcia oczywiście. A, to... No tak, bo tak to pewnie było tak samo jak i w autobusach, że sobie pani czy tam pan siedział, tak? Tutaj mamy wystawę. Stare zegary. Tak. Elegancko to wygląda. Jeszcze tutaj, jak ja patrzę od tej strony, to wygląda to świetnie. O, tak.
Warszawa Centralna. No tak, bo oni go teraz wyremontowali, więc wygląda bardziej nowocześnie. A no faktycznie widać już ten magiczny dach. Co tutaj teraz? Widziałam gdzieś, mi się nawet udało raz przejechać, nie wiem, jak pracowałam. Muszę przyznać, że ta drewniana kolejka jest niesamowita. Koleje mazowieckie możemy zobaczyć. Tutaj mają. A, tutaj się schowały. Bardzo mi się podoba to, jak te... No ja nie wiem, czy pójdę, bo zobaczę, jak będzie umiał w pracy. Czuję się jak dziecko po prostu, będąc tutaj. Tak. Idziemy do Dawida. Dawid nam zaraz jakąś kolejną ciekawostkę powie. To musiała być trudna robota, że tak powiem. No na pewno. Delta robotu? W skali 1 do 5. Jesteśmy w kolejnej części, mamy tak jak tutaj Dawid wspomniał, polskie pociągi pancerne. Możemy sobie tutaj zobaczyć wersję cyfrową, poczytać o kolejach. Proszę bardzo. O. Dokładnie. Czyli fani gier wojennych na pewno je kojarzą, bo często występują w starych grach. Jeśli dobrze pamiętam, to bodajże chyba występują w Sudden Strike'u. No dobra, w końcu, że jakaś miejscowość Parzynice, dobrze wiemy, mamy też piękne. Ty chcesz na dwór wychodzić? To proponujesz, z której strony idziemy? Czyli zaczynamy z tej strony. Tabory normalne, torowe. Tak.
Tak, bo oni chyba mają też węższy chyba, jeśli się szerszy. A, szerszy. Clarissa. Tutaj mam radę przykład linii konstruktorowej, która leciała z Warszawy, widać przed chwilami. Oczywiście nawet na makiecie te szyny wydają się takie wąskie. Świetnie wyglądają te wagony, takie, nie wiem, one mi się kojarzą z San Francisco. O, na przykład albo Louisiana. A to by co wpadło w oko? A, tutaj. Bilety. Tak, kolejne bilety. Informacja o Ogólnopolskim Zjeździe Legionistów. Fajna sprawa, takie spojrzenie w historię. Były drewniane mosty, które w westernach dosyć często są wysadzane przez tych, którzy chcą obrabować. Mamy też również dawny komplet do sterowania na statku, lata 70. Teraz mam pochodzi jako Jerzy. To musiała być ciężka praca. Praca w takim razie na... Proszę bardzo, mamy nawet wyposażenie stanowiska pracy urzędnika kolejowego za 1950-1960. Proszę bardzo. Widzicie, jak to kiedyś wyglądało? Powiedz sobie taki papier podezwać po 300 lata. No, ile to jest warte, naprawdę. Ale to jest dopiero kawał historii, patrzcie. Ale patrz, to jest naprawdę śliczne są. To jest jakieś wsparcie, to jest jakieś wsparcie. Teraz to nie ma żadnych udziwnień czy coś, a teraz jest po prostu Egen. Fajnie tak łypnąć, że tak powiem, historii. Zegary kolejowe, proszę bardzo. To jest dopiero kawa. To jest dopiero kawałek historii. No i teraz i czego się człowiek. Proszę bardzo, i czego się człowiek uczy, że i nowe pociągi dostawały swoje odznaczenia. No oczywiście, że tak, przełożenie broni. To są tak zwane pocket zegarki. Tak, one są modne do tej pory. I taka ciekawostka, jak ludzie nie wiedzą, jeśli zapewne zastanawiacie się, po co są. Tak piękne są. Zapewne zastanawiacie się, po co są małe kieszonki w spodniach jeansowych. Właśnie na takie małe zegarki. Co, idziesz kupować bilety do pięknej pani kasjerki? Tym, jak się jeździ. Jakbyś się widział w takim mundurze, słuchaj. Ja z taką torbą, słuchaj. No, on tam musiał pewno mieć wszystko. I oczywiście co? Orzełek? Jeśli dobrze pamiętam, to czy oni nie byli też kolejarze, czy funkcjonariusze? No, widzicie? Tak. Już
idę do ciebie. Nie chcę tu ominąć niczego. A tutaj. Wygląda to z dwóch stron tak samo, nie? Ale patrz, jak zejdzie do środka, to wyszło, z której strony on jedzie. Czyli widać, że ma z tamtej strony. No. On bo wygląda tak jak trolejbus. Bo tak to byś miał, tak to masz totalnie, jakbyś nie wiedział, z której strony on jedzie, nie? Zasilane jednofazowym prądem przemiennym. Możemy zajrzeć do środka, zobaczyć jak się uśmiechać. Magistrala, telefon. Szanowny Hacegielski. Lampy kolejowe. Co są nawet w tych filmach? To jak na tych filmach te panie siedziały i przekładały kabelek z kabelka. To połączenie do tego już łączę i czekało się na zwykłą rozmowę, nawet międzykrajową, ile czasu. Centrala zegarowa. Mariusz już nam wszedł do recepcji rządowej na dworcu głównym. Wiesz, Mariuszowi spodobały się wagony? No i mamy wagon parcelny. Tak, nasze włosy dzisiaj razem z wiatrem. Ale to jest dopiero kolos, nie powiem, że nie. Będzie można zajrzeć bez problemu. To jest dopiero myk, że można zobaczyć, że tak powiem, na własne oczy tak naprawdę z kolejki, które chwilę temu żeśmy widzieli w środku. Do skansenu lokomotyw, czyli idziemy tam i będziemy zaraz jechać dalej. Będziemy teraz podziwiać kolejki, które wcześniej żeśmy mogli oglądać tylko i wyłącznie jako, wiecie, te miniaturowe nasze wzory. Nawet co ja mówię.
nawet miało oczy. Widzicie te koła w ogóle tu? A ja. Oczywiście, że tak. Zobaczyć do środka, do kolejki. Nasyp węglowy. Nie no, bez przesady. Mary, wszystko musi sprawdzić oczywiście. No, tu jeszcze mamy krzesełko, można sobie zacząć stoczek, można sobie usiąść. To był hamulec chyba, jeśli się nie mylę. Dobry sygnał, dziękuję, dobra. Aż tak? I dopiero patrząc na rdzę, która pojawia się na sprzęcie, na maszynach, możemy się przekonać, jak szybko. To wchodzimy teraz do elektrycznego. Proszę bardzo, możemy zobaczyć. Mariusz znowu robi nam tutaj za konduktora. Nie, maszynistę, przepraszam. Odblokowanie przekaźników, sygnał czerwony z przodu. A teraz wyobraźcie sobie, klikamy tylko raz, dwa, trzy i już wszystko jest tak naprawdę. A kiedyś wszystko trzeba było klikać tak? Trzeba byłoby klikać i pamiętać, co się robiło, co jest do czego. Widzisz, to były czasy. No ale widzisz, przynajmniej człowiek pracował. Wchodzimy do kolejnej. Ale tu nie wejdziemy. Spalinowa lokomotywa towarowa, możemy tylko sobie zobaczyć, jak to wygląda. Ale może i swoje lata ma, ale to ma taki swój urok. 001. Ale czuć w ogóle ducha tych starych czasów. Tak. To są pociągi ewidentnie robione z duszą i z sercem. Thank you.
widzenia. A żuraw wodny do chłodzenia? A ta już jak czasowo, że tak... Mówię, dopiero jak się popatrzy na sprzęt, tak? Widać jak szybko ucieka czas. Ja tu się czuję jak w jakimś świecie postapokaliptycznym. Coś na zasadzie jakiejś Neuroshimy albo coś. Czas. Ale jak one były solidnie wykonane, nie? Że tyle czasu, że tylko tak na dobrą sprawę, poza tym, że... No wiadomo, no nie nadają się do jeżdżenia, ale wygląd, jeszcze farba, kolor. Mi to się cały czas kojarzy, że to mają oczy. No aż tak to się nie znam. Ale kto wie, może faktycznie masz rację. To jest kawał czasu. 1901-1914. Wyobraźcie to sobie, 1900, a mamy 2019. Ci ludzie nawet jeszcze nie myśleli, że kiedyś my będziemy chodzić i zwiedzać ich dzieła. 6 lat to są dopiero wiekowe dziadki albo babcie. O tak. I właśnie w takim momencie człowiek żałuje, że nie ma możliwości poprzez dotyk spojrzenia na to, co było kiedyś. Jeszcze lepiej. Kupa czasu.